Dworczyk, na tle innych krajów Polska nie ma się czego wstydzić. Michał Dworczyk, wejście Jarosława Kaczyńskiego do rządu bardzo prawdopodobne. Jarosław Kaczyński zostałby wicepremierem i zarządzałby komitetem koordynującym kluczowymi resortami, powiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk w programie Gość Wydarzeń w Polsat News. Zapewnił, że podobne rozwiązania funkcjonują w innych państwach europejskich. Według doniesień medialnych prezes PiS miałby wejść do rządu jako wicepremier i zarządzać komitetem koordynującym pracę Ministerstw Sprawiedliwości, Bezpieczeństwa i Spraw Wewnętrznych. Dworczyk potwierdził, że jest to bardzo prawdopodobne. Zaznaczył, że potrzebę istnienia takiego komitetu zgłaszano wcześniej. Dodał, że podobne rozwiązania stosowane są w innych państwach. Wprowadzamy sprawdzony mechanizm, oceniał. Zapytany przez Grzegorza Kępkę o rolę Kaczyńskiego w rządzie, odpowiadał, że prezes jest osobą najbardziej doświadczą w partii, ale struktura rządu jest jasna, jest premier i wicepremierzy oraz ministrowie. Wyjaśnił, że wicepremierzy podlegają prezesowi Rady Ministrów. Dworczyk zapewniał, że stworzenie kolejnego komitetu nie jest niczym nadzwyczajnym. Szef KPRM zaznaczył, że w rządzie funkcjonuje już kilka komitetów. Mam nadzieję, że przygotowanie rekonstrukcji zakończy się w ciągu kilku dni, czyli w tym tygodniu, podkreślił Dworczyk. Dodał, że spekulowanie na temat nazwisk w nowym składzie rządu jest teraz nieuzasadnione. Koronawirus w Polsce. Minister Michał Dworczyk, odnosząc się do ostatnich rekordowych liczb nowych zakażonych COVID-19, stwierdził, że Polska była przygotowana do epidemii i szybkie działania uchroniły Polskę zdaniem szefa KPRM przed sytuacją, jaka miała miejsce we Włoszech. Dzięki zdecydowanym działaniom rządu, ministra zdrowia nie doszło do podobnych zdarzeń, tłumaczył Dworczyk. Jego zdaniem sytuacja epidemiczna w Polsce jest kontrolowana przez władze. Mierzymy się teraz z kolejną falą pandemii i na tle innych krajów, Polska nie ma się czego wstydzić, ocenił. W tej chwili sytuacja jest absolutnie pod kontrolą, powiedział Dworczyk. Dodał jednocześnie, że nasilenie nowych przypadków powinno skłaniać do przestrzegania obowiązujących regulacji. Jego zdaniem jest to konieczność. Pomoc dla Białorusi. Polska jest krajem, który jako pojedyncze państwo najbardziej zaangażował się w pomoc dla społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi, przypomniał minister. Zaznaczał, że projekty pomocowe dla Białorusinów zapowiedziane wcześniej przez premiera są na bieżąco realizowane. Zapytany o plan Marshalla dla Białorusi podkreślił, że plan ten będzie zaproponowany Białorusinom po tym, jak odbędą się tam wolne wybory i kraj wejdzie na drogę demokracji. Dodał, że głównym autorem jest premier Morawiecki, który szef rządu przedstawił na forum unijnym. Podkreślił, że polska dyplomacja będzie przekonywać do tego projektu Unię Europejską, ponieważ powinna być to oferta całej Unii. Dworczyk mówił także, że ważne jest zwracanie uwagi Unia Europejska na sprawy Białorusi, które, im dalej o to dry, tym zainteresowanie sprawami Białorusi jest mniejsze. Solidarni z Białorusią. Koncert Solidarni z Białorusią odbywa się pod patronatem premiera Mateusza Morawieckiego. Transmitowany jest w telewizji Polsatot 20. Wydarzenie jest wyrazem wsparcia dla protestujących Białorusinów. Koniec kryzysu. Jestem głęboko przekonany, że dzisiejszy dzień dobrze zapisze się w naszej historii, bo mamy przed sobą 3 lata do kolejnych wyborów parlamentarnych i jestem zupełnie pewien, że to będą lata dobrze wykorzystane dla Polski, mówił prezes PiS tuż przed podpisaniem dokumentu umowy koalicyjnej. Lider Porozumienia, Jarosław Gowin, mówił, że doszliśmy do wspólnych ustaleń dotyczących nowego programu rządowego na najbliższe 3 lata i do wspólnych ustaleń dotyczących nowej struktury. To będzie bardziej skondensowana struktura rządu, będzie mniej resortów, dzięki temu rząd z całą pewnością będzie funkcjonował sprawniej. Szczegóły umowy w sobotę po południu. Szczegóły podpisanego dokumentu przedstawiła Anita Czerwińska, rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości. Umowa zawiera deklarację realizacji koalicyjnego programu, z którym Zjednoczona Prawica szła do wyborów. Zawiera też ustalenia dotyczące działań na przyszłość, m.in. zapowiadanej przez nas jesiennej ofensywy programowej,
mówiła Czerwińska. W umowie znalazły się też zapisy dotyczące zbliżającej się rekonstrukcji rządu. W związku z planowaną rekonstrukcją rządu strony porozumienia zobowiązują się do proporcjonalnego zredukowania rekomendowanych sekretarzy i podsekretarzy stanu, zacytowała treść umowy rzeczniczka PiS. Oznacza to, jak wyjaśniła, zgodę na rekonstrukcję rządu oraz na redukcję stanowisk wiceministrów.